Co my tu mamy? Następny przystanek. Rezerwat Kruszewiec. No, ze 2-3 km od poprzedniego. Ale mi troszkę dłużej zajęło dotarcie tutaj. Bo zatrzymały mnie wzbijające się z łąk gdzieś żurawie. Kilka minut czekałem, że one się wzniosą ze 20. Najpóźniej rozdzieliły się i za ósemką pojechałem, ścigając się z nimi. Cały czas ten klangor. Wydawało mi się, że się śmieją ze mnie, że jej nie dotrzymuję kroku. Ale okazało się, że to raczej dodawały sobie otuchy, żeby przelecieć nad czwórką drapieżników, które wkoło się ustawiały, żeby coś upolować. A tu 585 do zobaczenia. No to jest dużo większy rezerwat od poprzedniego, od Małecz. Ten ma 81 hektarów z kawałkiem. No i jest starszy od Małecz, Kruszewiec. Mamy piękne jodły. Znowu dzisiaj powrót w jodły. I mamy las liściasty z dębami. No niektóre zrobią wrażenie. Ten z lewej strony mam bardzo okazałego dęba. Są też sosny. Jak ta przede mną, jak ta już, która dokonała żywota. Jak jeszcze jedna, która wystaje tam zza dębu. Jest ładnie, jest taki las, od którego nie chce się odchodzić, w którym chce się być. Tam jakiś super wydrążony grab. Muszę sobie do niego podejść. No całkiem jakby miał tunel. Jakby ktoś chciał sobie zbudować we wnętrzu windę. Koło niego chyba jego bracia. I jeszcze jeden z głową żubra na pniu. Zdarzają się w tych lasach takie mokre rzeczy, jak tu z prawej strony. Ślicznie się to mokradełko prezentuje. Z tymi starodrzewami na zielono mchami okryte. Ekstra. To tyle.